Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Świąteczny dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio, tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach, w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Ze szczególnym uwzględnieniem pozdrawiam odwiedzających nasz kanał YouTube Obudź się Polsko, Obudź się Polonio. Szanowni Państwo, dużo dzieje się na świecie. Nie można skupiać się na tym, co proponują media głównego nurtu. Życie pisze swoje scenariusze i nie zawsze zależne od nas. Dlatego na okoliczność świąt wielkanocnych nie będę poruszał żadnych tematów z serii masowego ogłupiania, które są tak bardzo tematem tych, którzy kształtują świadomość niejednego odbiorcy. Zatem uszanujcie razem ze mną piękną tradycję polskich świąt wielkanocnych. W załączeniu do dzisiejszego spotkania z Państwem prezentuję nasz własny polski link na temat polskich świąt wielkanocnych, zawsze aktualny. Natomiast dzisiaj, na okoliczność świąt wielkanocnych 2022, życzę wszystkim wszystkiego, co najlepsze na święta Wielkiej Nocy, wiosennych nastrojów, ciepłej, rodzinnej, radosnej atmosfery, miłych spotkań z najbliższymi. Tradycyjnie smacznego jajka, polskiego dyngusa. Ponadto, aby nasze życie układało nam się zdrowo, prywatnie i zawodowo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na YouTube do rozważań. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wesołych świąt!